Po raz pierwszy od wielu lat w domu Arad zamknięto na noc drzwi do sypialni. John i Jeffrey Trentowie wciąż dzielili sypialnią, leżąc obok siebie, lecz nie dotykając się, a przestrzeń pomiędzy ich ciałami kipiała od nienawiści. Nie był to szczególnie niezwykły stan rzeczy w ich małżeństwie, ale należało go dodać do napięcia i przerażającego nastroju panującego w domu Arad. Wzmógł się wiatr, ten słynny wiatr Sutherland. Zawodząc, wyjąc i skowycząc, wywierwał resztki poczucia bezpieczeństwa, zapewnianego przez grube mury, gęsty dywan i centralne ogrzewanie, budząc drzemiący w ucywilizowanych umysłach strach przed czasami, kiedy Thor, Bóg i opiekun wojowników oraz chłopów cwałował po niebie. Nastąpił czas dawnych bogów i demonów Sutherland, którzy przedzierali się przez okolicę nad głowami malutkich mężczyzn i kobiet. Melissa Clark nie mogła zasnąć. Wyjątkowo gwałtowny podmuch wiatru huknął w stary komin i zadał pod sufitem. Zapaliła światło. Nigdy tu nie wrócimy, pomyślała. Na miesiąc miodowy pojedziemy do Włoch lub do Francji. Wiatr ucichł na kilka sekund i usłyszała delikatne szuranie na korytarzu pod jej pokojem. Jednak wiatr znów się wzmógł. Leżała nieruchomo, wpatrując się w sufit. Kiedy spojrzała, klamka w drzwiach zaczęła się powoli obracać. Powtarzała sobie stanowczo, że to nie jest film grozy. Policja pełniła patrol na zewnątrz, a policjantka stała na warcie w korytarzu na dole. Mimo tego Melissa nie była w stanie się ruszyć. Gałka klamki znów się obróciła. Melissa nieprzytomnie rozejrzała się dookoła. Musi tu być coś w rodzaju dzwonka, którym wzywa się służbę. Tak, był tam. Znajdował się przy kominku. Ale paraliżował ją strach. Nie było mowy, żeby zdołała wyjść z łóżka i podejść do tego dzwonka. A potem zauważyła, że klamka znów tkwiła w jednym miejscu, nieruchoma, a światło lampy stojącej obok łóżka połyskiwało na wypolerowanym osiądzu. Leżała tak jeszcze przed dłuższą chwilą, wsłuchując się w skowyt, wycie i zawodzenie wiatru. A potem nagle usnęła. Kiedy obudziła się wcześniej rano, wiatr ustał. Oparła się na łokciu i półprzytomnie spojrzała na drzwi, zastanawiając się, czy to wszystko jej się nie przewidziało. Nagle w pokoju rozległ się diabelski, szyderczy śmiech. Jej przerażenie wzmogło się, kiedy zdała sobie sprawę, że nie był to mechaniczny śmiech z jednego z urządzeń starego pana Trenta. Pochodził on ze świata mrocznych koszmarów. Wywodził się z palącego siarką piekła zamieszkanego przez demony. Szlochając ze strachu, ale w jakiś sposób ośmielona światłem dnia, znalazła w sobie siłę, by wyskoczyć z łóżka, podbiec do dzwonka i przycisnąć go, dzwoniąc i dzwoniąc, podczas gdy pot po niej spływał. Usłyszała kroki na schodach, a potem walenie do drzwi. Chlipiąc, z ulgą podeszła do nich, przekręciła klucz i otworzyła je na oścież. Stał to Enrico, a za nim policjant. – Coś tu straszy – wysapała Melissa. – Ten śmiech! Dwóch mężczyzn stało i nasłuchiwał. – Cisza! – Słyszałam go! – zawodziła Melissa. I nagle diabelski śmiech znów dał się słyszeć. Enrico podszedł do paleniska i zajrzał do komina. – Kawki! – powiedział z obrzydzeniem. A ja dopiero co w zeszłym roku usunąłem gniazdo z komina. Musi pani być mieszczuchem, powiedział policjant. Melissa opadła na skraj łóżka. To straszne, powiedziała. Jest pan pewien, że to tylko kawki? Tak, powiedział policjant. Robią niezły hałas. Przepraszam, że pana niepokoiłam, ale byłam tak przerażona. Widzi pan, ktoś wczoraj w nocy ruszał klamką mojej drzwi. O której to było godzinie? Spytał policjant. Około 2 w nocy. Powinna pani wtedy nacisnąć dzwonek, powiedział surowo. Melissa uniosła rękę do skroni. Byłam taka przerażona, że nie mogłam się ruszyć. Zdobyłam się na odwagę, żeby użyć dzwonka tego ranka, jedynie z powodu światła dziennego. W drzwiach pojawił się Paul Sinclair. Co się dzieje, Melissa? Melissa opowiedziała mu o obracaniu się gałki, drzwi oraz o kawkach. Paul zarumienił się. Prawdę mówiąc, to ja próbowałam otworzyć w nocy twoje drzwi. Chciałam z tobą porozmawiać. O 2 w nocy? Spytał policjant podejrzliwie. Nie mogłem zasnąć, powiedział Paul wyzywająco. Poza tym jesteśmy zaręczeni i mamy zamiar się pobrać. Enrico wyprostował się i odszedł od kominka. Mogę przygotować wcześniejsze śniadanie, jeśli państwo sobie tego życzą. Och, byłoby świetnie, powiedziała Melissa, czerpiąc trochę energii z faktu, że pomimo niedawnej udręki była w stanie wydać rozkazy służącemu. Poproszę jajecznicę i kawę, Enrico, a ty co zjesz, kochanie? Tylko tosty i kawę, powiedział Paul. Zobaczymy się na dole, Melissa, za krótką chwilę. Potem jak wszyscy wyszli, Melissa zaczęła się myć i ubierać. Pomyślała, że będą mieć służących. Być może parę, która u niej zamieszka.
Nie Brytyjczyków, parę obcokrajowców. Oczywiście jedynie obrzydliwie bogaci ludzie mogli pozwolić sobie na służących, ale Paul będzie bardzo bogaty, jeśli nie da wszystkich pieniędzy swojej matce. Delikatne usta Melisy zaciągnęły się w linijkę. Czemu miałby to zrobić? Dlaczego John miałby dostać wszystko? Mogliby być mieszkanie w mieście i być może przyjemny stary domek na wsi. To byłoby cudowne. Perkale i blichtr. Zaparkuj samochód, Konstans, i powiedz Juanicie, że przyniosła drinki dla naszych gości. Tak, to wszystko jej się należy. Tak samo jak ubrania, takie jak nosiła Priscilla. Drogie, wyrafinowane stroje. Naturalne materiały, jedwab, delikatna, dzianinowa wełna i szyfonowy aksamit. Najlepsze miejsca w teatrze, może nawet loże. Premiery, drobne przyjęcia, willa na południu Francji. Poślij służących przodem z bagażami, powiedz im, by wszystko przygotowali. Samolot do Marsylii, Konstans czekający przy białym Rolls Royce, aby zawieźć ich wzdłuż wybrzeża do miejsca, gdzie na pachnącym tymiankiem wzgórzu ponad błękitem Morza Śródziemnomorskiego usadowiony był ich letni domek. Rodzice na weselu. Owo marzenie zaczęło rozsypywać się w drobny pył. Mama i tata będą musieli przywdziać ładne stroje i być bardzo, ale to bardzo cicho, żeby nikt nie usłyszał ich akcentu. A śmierdząca ciocia Vera z pewnością nie może się pojawić. Trzymając w ręku szczotkę do włosów, Melissa myślała o tym, dlaczego właściwie miałaby brać ślub w kościele. Prosta ceremonia w urzędzie stanu cywilnego, pośpieszna wizyta w domu mamy. Niespodzianka, niespodzianka, pobraliśmy się. Czy to nie zabawne? Oszczędziłaby sobie zażenowania wywodzącymi się z klasy robotniczej rodzicami i krewnymi zaproszonymi na wesele. Tak, właśnie tak należało zrobić. Teraz trzeba przekonać Paula, żeby zatrzymał swoje pieniądze. Dlaczego oboje powinni pracować? Jeśli ją kochał, z pewnością będzie wolał zadowolić ją niż swoją matkę. Trzeba coś dać tej starej flądrze, ale nie wszystko. Sny o bogactwie wyglądały tak obiecująco, że oddalały strach wywołany morderstwami. Melissa zeszła po schodach, zdeterminowana, by z miejsca zacząć pracować nad polem. Jeffrey Trent zawędrował tego ranka do sypialni swoich bratanic. Co za zawierucha była wczoraj w nocy? Powiedział. Prawie nie spałem. Betty siedziała przy toaletce, wyjmując z włosów staromodne stalowe wałki. Angela siedziała na łóżku, czytając Timesa. Przespałam całą noc, powiedziała Betty do odbicia Jeffreya w lustrze. Wciąż jesteś zdecydowana odejść od John? Ciągnęła. Chciałam powiedzieć, że wydaje się to raczej dziwne w twoim wieku. To znaczy, że powinienem wkrótce i tak umrzeć jako nieszczęśliwy człowiek. Nie, Betty. Chcę się jeszcze dobrze zabawić. Angela odłożyła gazetę. Często zastanawiałam się, dlaczego żeniłeś się z John. Lubiłam twoją pierwszą żonę, Paulinę. Była słodka. Była w porządku, powiedział Jeffrey. Ale nieco oziębła, jeśli już musisz wiedzieć. To była przewaga John. Zaciągnęła mnie do łóżka zaledwie pół godziny po tym, jak się poznaliśmy. Jeffrey! Betty spojrzała na niego ze zgrozą. Cóż, no taka jest prawda. Była z niej niezła manipulantka i zołza. Och, poza tym nasze małżeństwo było zgodne do czasu, aż strumień pieniędzy nie zaczął wysychać. Teraz zamierzam się zemścić. Szkoda, że nie mogę namówić Paula, żeby nie dał jej ani grosza. Skoro już mowa o pieniądzach, powiedziała Angela, to naprawdę uważam, że to okropne, że Charles nic nie dostał. Sądzę, że możemy mu coś dać, powiedziała Betty. Jeffrey, co o tym myślisz? To znaczy i tak dostaniemy po kilka milionów każdy, czyż nie? Tak, nawet odliczając podatek od spadku. Myślę, że sam też dam mu co nieco. I powiem o tym John. Angela wyglądała na skrępowaną. Nie możesz być taki złośliwy. W końcu i tak odzyskasz wolność. Zostaw tę kobietę w spokoju. Dlaczego jesteś taki zgorzkniały? Nigdy nie żyłaś w małżeństwie, powiedział Jeffrey. Więc nie wiesz, jak to jest zostać oskubanym za wszystkie pieniędzy. Ta pijawka zasługuje na każdą przykrość, którą mogę jej sprawić. Jeffrey zachowuje się dość okrutnie, powiedziała Jan do syna. Wydaje się, że jest zdecydowany mnie zrujnować. Paul ścisnął oprawkę okularów nerwowym gestem i spojrzał ospale na matkę. Lepiej się z nim rozwieć i to szybko, powiedział. Wtedy się od niego uwolnisz. Czemu wciąż zajmujecie jedną sypialnię? Enrico mógłby znaleźć dla ciebie osobną. Nie zamierzam tak łatwo mu tego darować, powiedziała Jan. Chcę, żeby mi za to zapłacił. Jeśli on pryśnie do Ameryki Południowej, czym nam grozi? Nie będziesz w stanie nic od niego wyciągnąć. Nie przejmuj się. Czy nie obiecałem, że przekażę ci moją część spadku? Do oczu Jan napłynęły łzy wdzięczności. Jesteś najwspanialszym synem. Każda matka chciałaby mieć takiego. O co chodzi, Meliso? Nie zauważyłam, że tu jesteś.
Chciałam jedynie zamienić słówko z Polem, powiedziała Melissa. Paul wziął ją za rękę. Mów, powiedział. Słuchamy cię. Na osobności, Paul. Paul uśmiechnął się do matki i wyszedł z Melissą, a ona zaprowadziła go do swojej sypialni. Zamknęła drzwi na klucz. To tylko po to, żeby nikt tam nie przeszkadzał. Policja znów zaczęła swoje cholerne przesłuchania. O czym chciałaś ze mną porozmawiać? Spytał Paul. Cóż, chodzi o nas. Poprosiłeś, żebym za ciebie wyszła, a przecież nigdy nawet się nie kochaliśmy. Paul się zarumienił. Będzie na to mnóstwo czasu po ślubie. Ale przecież możesz mnie przynajmniej pocałować. Melissa delikatnie zdjęła mu okulary. Paulowi, który był prawiczkiem, nie było przeznaczone pozostać nim zbyt długo. Jeśli ktoś by mu powiedział, że zaledwie kwadrans po tym, jak pocałował Melissę, będzie leżał z nią nago w łóżku, to by nie uwierzył. Ale tak właśnie się stało. Szybko, gwałtownie, nieporadnie, ale niezbyt satysfakcjonująco. Czuł się wspaniale. Czuł, że był w niebie. Co byś powiedział na mieszkanie w mieście, domek na wsi, gdzieś blisko naszej placówki badawczej, oczywiście kiedy będziemy już po ślubie? Paul zdał sobie sprawę, że Melissa mówi do niego. Potrzeba na to sporo pieniędzy, powiedział sennie. Melissa ujęła jego dłoń i położyła na swojej piersi. Ale ty masz sporo pieniędzy, zauważyła. Pieścił pierś, zachwycając się gładkością jej skóry. Problem jest taki, że obiecałem matce swoją część. To niemądre, zagruchała Melissa. To znaczy, ona nie potrzebuje wszystkiego. Trochę dla niej, reszta dla nas. Tak jest sprawiedliwie. Nie chciałbyś chyba pozbawiać naszych dzieci porządnej edukacji. Dzieci, powiedziała Melissa miękko, gromadka dzieci. Możemy równie dobrze zacząć już teraz. Potem wykonała z jego ciałem kilka zachwycających sztuczek. Ostatnia myśl Paula, zanim do głowy uderzyła mu kolejna fala płomiennej namiętności, była taka, że jego matka nie będzie zbytnio zadowolona. W końcu zasnął w jej ramionach. Melissa nie spała, wpatrywała się w sufit i intensywnie rozmyślała. To wcale nie tak, że jest interesowna, mówiła do wyimaginowanego Hamisha Macbetha. Dlaczego Paul ma oddać matce wszystkie pieniądze? Jak większość kobiet o niskim poczuciu własnej wartości, Melissa była jak jedna z aktorek dramatu, sześć postaci w poszukiwaniu autora. Zawsze poszukiwała roli, którą mogłaby odegrać, żeby utrzymać rzeczywistość na dystans. Nową rolą było zostać żoną i matką, bogatą żoną i matką. Hamish Macbeth i Priscilla pędzili drogą A9 do Perth. Dręczy mnie lekkie poczucie winy, powiedział Hamish. To przypomina wakacje. To jak nie musieć iść do szkoły w dniu sprawdzianu. Możemy się przecież czegoś dowiedzieć, powiedziała Priscilla. Dzięki Bogu, że nie napadało tu tyle śniegu, co u nas w Sutherland. Nigdy cię o to nie pytałem, powiedział Hamish z zaciekawieniem. Jak się czujesz po całym roku spędzonym w Lodziub? To znaczy, kiedyś wyjeżdżałeś do Londynu na większość roku. Och, lubię to. To mi pasuje. Na początku to był lekki szok. Mam na myśli zamieszkanie na stałe w hotelu. Ani na chwilę nie możemy go zamknąć. Ale odkąd pan Johnson przejął obowiązki menadżera, sprawy mają się o wiele lepiej. Tata wynajął architektów. Chcemy postawić sklep z pamiątkami obok hotelu i ja będę go prowadzić. Żadnej tandety dla turystów. Zamierzam ściągnąć same najlepsze szkockie produkty. W końcu ci goście, których mamy, mogą sobie pozwolić, żeby zapłacić za to, co najlepsze. Zawsze mogę wyjechać i zatrzymać się u przyjaciółki w Londynie, jeśli będę czuła, że potrzebuję odpoczynku od Sutherland. To, co powiedział Charles Trent, dało mi dużo do myślenia. Mam na myśli to, że twój ojciec jest Anglikiem. Nie pozwól, żeby kiedykolwiek usłyszał, jak to mówisz, powiedziała Priscilla z udawanym przerażeniem. Zamówił kilt, a właściwie strój wieczorowy. Mówisz, że gościom przypadnie to do gustu. Co myślisz o mieszkańcach domu Arad, kiedy oddalasz się od niego coraz bardziej? Hamish stęknął. Wszyscy wydają się dość zwyczajni. Gdyby pan Trent żył, a zginąłby ktoś inny, wskazałbym na niego i powiedział, macie tu swojego mordercę. To znaczy, trzeba mieć coś nie tak z głową, żeby chcieć wciąż robić innym takie obrzydliwe kawały, wiedząc, że wszyscy cię za to nienawidzą. Zastanawiam się, czy o tym wiedział, powiedziała Priscilla. O, tu jest zamek Blair Athol, niedaleko stąd. Chciałam powiedzieć, że wszyscy mu się w pewien sposób podlizywali. Spójrz, to nie spadł ani płatek śniegu, świeci słońce. Całkiem inny świat. Hamish wyjął notatki, które sporządził w związku ze sprawą i przeglądał je do czasu, aż Priscilla dojechała do Perth. Zaczniemy od szpitali, powiedziała Priscilla. Masz datę urodzenia Charlesa Trenta? Tak, powiedział Andersonowi, że urodził się 5 listopada 1960 roku. W szpitalu głównym nie było zainteresowania.
zarejestrowanego Charlesa Trenta, ani nawet żadnego Charlesa, który urodziłby się w tym czasie. Wydawało się, że stowarzyszenia adopcyjne mieściły się raczej w większych miastach, takie jak Aberdeen, Edynburg czy Glasgow. To strata czasu, powiedział Hamish. Cały czas szukamy wiatru w polu. Zjedzmy lunch, stwierdziła Priscilla. I zastanówmy się, co zrobimy dalej. Ale pod warunkiem, że ja stawiam. I uwaga o tym, że był żebrakiem, wciąż go bolała. Chociaż dlaczego mogła boleć go ta ostatnia uwaga, kiedy nie czuł już poprzednich, tego jeszcze nie wiedział. Lub nie chciał wiedzieć. Co powiesz na hamburgera? Spytał. Nie obrażaj mnie, miałam na myśli prawdziwy lunch. Pan Johnson powiedział, że w centrum jest dobra winiarnia. Winiarnia okazała się być rzeczywiście bardzo dobra i ku uldze Priscilli ceny były umiarkowane. Hamish zaczął się dobrze bawić. Miasto Perth, pomyślał, było prawdziwą perełką. Miało dobre sklepy, niezłe restauracje i piękną rzekę Tay. Siedzieli nad filiżankami wyśmienitej kawy, kiedy Priscilla przywoła kelnerkę i spytają, czy na obrzeżach Perth znajdą się jakieś szpitale lub domy samotnej matki. I nie jest taki jeden mały wiejski szpital przy drodze na zachód, powiedziała kelnerka. Nazywa się szpital Jameson. Znajduje się przy Blamore Road. Mamy coś, powiedziała Priscilla triumfalnie. Możemy od tego zacząć. Zanim to zrobimy, powiedział Hamish, pojedźmy tam, gdzie mieszkał Andrew Trent i zobaczmy, czy któryś z jego sąsiadów jeszcze go pamięta. Poprzedni dom Andrew Trenta znajdował się na obrzeżach miasta. Był to duży, dwufrontowy dom z brązowego piaskowca ze smętną żwirową ścieżką, która rozciągała się przed ozdobionym paskudnym wawrzynem drewnianymi dońcami. Napis wiszący nad drzwiami głosił, że był to hotel Dunromin. Kiedy zbliżyli się do głównego wejścia, ujrzeli podstarzałych gości, którzy przypatrywali im się z frontowego okna w holu, podobnie do gromady ciekawskich żółwi. Zapach w środku przypominał kompozycję ciemnej zupy Windsor, środka dezynfekcyjnego oraz wosku do pastowania podłóg. Dziewczyna z recepcji zawołała właścicielkę, która okazała się być starszą panią o srogim wyglądzie. – No cóż, smykać stąd – zażądała. Wskazała swoim sękatym palcem w kierunku korytarza. – Na co znowu się skarżyli? – Nie jesteśmy tu z powodu skargi – zaczęła Priscilla. – No i dobrze – powiedziała właścicielka. Im nigdy nie dogodzisz. Zawsze wydzwaniają do swoich siostrzeń czy bratanków albo synów i córek, aby pożalić się, że zostali oszukani, otruci albo inne takie podobne bzdury. Priscilla domyśliła się, że w Dunronin był jednym z tych smutnych hoteli, który przyjmował na stałe starych ludzi, porzuconych przez ich rodziny, którzy nie chcieli znosić upokorzeń domu opieki, więc zamiast tego godzili się na niedogodności taniego hotelu. Chcielibyśmy jedynie zadać pytanie, pani, powiedział Hamish. Panno Trotter. I chcielibyśmy spytać, panno Trotter, czy ten dom kupiono od pana Andrew Trenta, który mieszkał tu na początku lat 60. Tak, kupiłam ten dom od niego. A co to ma wspólnego z wami, jeśli wolno spytać? Zapłaciłam za niego uczciwą cenę. Niech pani posłucha, powiedziała cierpliwie Priscilla. Obecny tu pan Macbeth jest policjantem prowadzącym śledztwo w sprawie morderstwa Andrew Trenta. Nie czytała pani o tym morderstwie w gazetach? Wzrok panny Trotter rozjaśnił się. Och, to był on. Myślałam, że to ktoś inny. Pani Artur z hotelu Ben Nevis, który mieści się tuż obok, zawsze chełpi się tym, że zatrzymał się u niej facet, który obrabował starą panią Flint. Ja będę miała ofiarę morderstwa. Zzielenieje zazdrości. Tak, to powinno pokazać tej panusi miejsce w szeregu. A teraz wezmę tylko mój płaszcz i już do niej biegnę. Zanim pani tam pójdzie, powiedział Hamish, czy pan Trent miał dziecko, kiedy pani zgłosiła się tu z zamiarem kupna domu? Nie przypominam sobie, żeby miał. A co z innymi sąsiadami? Możecie spróbować z panią Camry. Mieszka dwa domy dalej, po prawej. Mieszkała tu, kiedy się wprowadziłam. Pani Camry była bardzo stara, pomarszczona i herlawa, ale miała jasne, ostre spojrzenie. Powiedziała, że tak, pamiętała Andrew Trenta i ani go trochę go nie lubiła. Nie spłata jej żadnego figla. Uważała go za awanturnika. Wydawało jej się, że zawsze krzyczał i na coś narzekał. Tak, przypomina sobie dziecko. Nie wiedziała, że je adoptował. Sądziła, że należało do któregoś z krewnych, który zatrzymał się w tym domu. Dzieckiem zajmowała się opiekunka, ale nie przypomina sobie nazwiska kobiety ani tego, czy pochodziła z okolicy. Więc to tyle, powiedział Hamish. Jeszcze nie, zauważyła Priscilla. Wciąż został na szpital Jameson. Jej zapał jednak przygasł, kiedy dotarli pod szpital. Był mały, ale nowoczesny, z pewnością liczył sobie mniej niż 30 lat. Poprosili siostrę przełożoną i przedstawili swoją prośbę. Potrząsnęła głową.
Pomogłabym wam, gdybym tylko potrafiła, powiedziała. Ale szpital spalił się doszczętnie 10 lat temu, a wszystkie rejestry poszły z dymem. Zawiedzeni podziękowali jej i wyszli. Właśnie wsiadali do samochodu, kiedy w drzwiach wyjściowych pojawiła się siostra przełożona i zawołała ich z powrotem. Właśnie wpadłam na pewien pomysł, powiedziała. Moja matka była przez lata położną w Perth. Może ona będzie potrafiła wam pomóc. Nawet jeśli nie będzie mogła, to naprawdę ucieszę się z towarzystwa. Poczekajcie chwilę, zapiszę wam jej adres. Uważam, że powinniśmy spróbować wszystkiego, skoro już tu jesteśmy, powiedział Hamish. Zupełnie zapomniała o położnych. Matka Charlesa Trenta mogła urodzić w domu. Matką siostry przełożonej była pani McLeod. Mieszkała w małym, schludnym budynku komunalnym, który został ładnie odnowiony. Natomiast mieszkanie pani McLeod wyglądało na dużo starsze, bowiem było umeblowane wypchanymi końskim włosiem krzesłami i przyozdobione fotografiami w srebrnych ramkach. Pani McLeod, choć mocno posunięta w latach, była drobną, ruchliwą kobietą. Nalegała, by napili się herbaty, a skoro tylko ją podano, zaczęła wręczać im jedno zdjęcie po drugim, opowiadając o porodach odbywających się dawno temu i komplikacjach z nim związanych. Swego czasu byłam wielką miłośniczką fotografowania, powiedziała pani McLeod. Te zdjęcia wykonane aparatem Brownie. Ten mały dżentelmen teraz nazywa się Bailey Ferguson. Tak, czasem przyjeżdża mnie odwiedzić. Pewnego dnia sama będziesz mieć dzieci, panu Halborton Smile. I jak się domyślam, pojedziesz do szpitala. Chociaż porody domowe znów stają się modne. To zabawne, że stare metody wracają do łask. Pani McLeod, powiedział Hamish z desperacją w głosie. Jestem policjantem. Prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa pana Andrew Trenta. Mogła pani przeczytać o tym w gazetach. A, ta tutaj, powiedziała pani McLeod, najwyraźniej głucha na jego stwierdzenie, podając fotografię Priscilla. To Mary McCrab. Każe na siebie teraz mówić Josie Duval i prowadzi małą francuską restauracyjkę w Glasgow. Nigdy nie lubiła swojego nazwiska McCrab. Śliczne dziecko i gładki poród. Andrew Trent, powiedziała stanowczo Priscilla. Dziecko urodziło się w Perth, a on je adoptował. A to Jessie Beaton miała piękną sukieneczkę, zrobioną z welonu siostry zakonnej. Kosztowała fortunę. Hamish dawał znać wzrokiem, że sytuacja była beznadziejna. Zaczęli zbierać się do wyjścia. Musi nam pani wybaczyć, powiedziała Priscilla. Dziękuję za pyszną herbatę. W odrobinę dziecięcych oczach pani McLeod zagościło rozczarowanie. W takim razie odprowadzę was, powiedziała. Jestem zbyt gadatliwa, wiem to, ale czasem czuję się samotna, mimo że moja córka to dobra dziewczyna i wpada do mnie tak często, jak tylko może. Uważajcie na stopień. O czym to była mowa, Trent? Ach tak, biedna mała panna Trent. Priscilla i Hamish, którzy oboje byli już za drzwiami, obróciły się powoli, jakby ktoś ciągnął ich za sznurki. Co stało się z małą, biedną panną Trent? Spytał Hamish. Przyrzekałam na Pismo Święte, że nie pisnę ani słowa, powiedziała pani McLeod. Ale to było wtedy, kiedy pan Trent jeszcze żył. A mówicie, że teraz już nie żyje? Tak, został zamordowany, a pani naprawdę musi mi powiedzieć wszystko, co wie, powiedział Hamish. Przysięgi, nawet te na Biblię, trzeba złamać, jeśli wie się coś, co mogłoby pomóc policji w dochodzeniu w sprawie o morderstwo. Tak, tak, chyba ma pan rację. Wracajcie do środka. Daj jej opowiedzieć tę historię we własnym tempie, wymamrotał Hamish do Priscilla. W ten sposób więcej się od niej dowiemy. Priscilla zdumiała jego cierpliwość, zwłaszcza, że musieli poczekać, aż zaparzy się kolejny dzbanek z herbatą i zostanie przeszykowanych więcej bułeczek. Niech się zastanowię, zaczął. Te dwie panny Trent mieszkały w Perth. Panna Betty wpadła w tarapaty. Panna Angela w tym czasie zainteresowała się archeologią i wyjechała za granicę. Perth było wtedy mniejszym miastem, ale nigdy nie dowiedziałam się, kim był ten mężczyzna. Panna Betty nie chciała powiedzieć. Pan Trent przyszedł mnie odwiedzić. To był przystojny mężczyzna. Powiedział, że to straszny skandal i oczywiście tak by było, gdyby wiadomość ujrzała światło dzienne. Teraz, kiedy wam to mówię, może się wydawać, że pan Trent był surowym człowiekiem, ale zapomnijcie, co słyszeliście o szalonych latach 60. Dla kobiety o reputacji panny Betty to byłby skandal mieć dziecko z nieprawego łoża. Pan Trent powiedział, że pannę Betty będzie trzymać pod kluczem od momentu, kiedy zacznie być widać. Powiedział, że wyprowadzi się z Perth po porodzie, zabierze ze sobą dziecko i wychowa je jak własnego syna lub córkę, w zależności od tego, jaką płeć będzie mieć dziecko. Panna Betty miała nieco puszystą figurę, więc nie musiała się ukrywać aż tak bardzo, jak byłoby to konieczne w przypadku szczuplejszej kobiety. Pan Trent był naprawdę wściekły.
Czuł, że fakt, iż panna Betty zostanie zniesławiona, stawiał w złym świetle również jego. Cóż, kiedy asystowałam przy porodzie, cieszyłam się, że wszystko poszło gładko, jako że przeczuwałam, że panna Betty i tak ma się czym martwić. To było śliczne dziecko. Ona nie widziała poza nim świata. Kochała tego małego chłopczyka z całego serca i z całej duszy. Ale pan Trent powiedział jej, że kupił dom w Sutherland oraz mieszkanie dla pani Betty i Angeli w Londynie. Miała natychmiast pojechać do Londynu i zapomnieć o dziecku. Miała zapomnieć, że to było jej dziecko. On już zdążył wynająć nianię. Kazał jej przysiąc, że nie piśnie nikomu ani słowa. Oznajmił, że jeśli kiedykolwiek o tym komukolwiek powie, on odda jej chłopca z powrotem, a potem upewni się, żeby nie dostała ani pensa na jego utrzymanie. Panna Betty podupadła na duchu po porodzie, tak jak mają to w zwyczaju matki, i zgodziła się, ale wykrzykiwała okropne rzeczy, aż na szczęście w końcu wyjechała. Myślałam, że będzie niepokoić dziecko, ściskając je i płacząc nad nim, jak to robiła. I jeszcze herbatki? A czy on legalnie adoptował chłopca? Nie, nie wydaje mi się. Panna Betty spytała, co ze świadectwem urodzenia. On dowiedziałby się wszystkiego, gdyby zobaczył to świadectwo. Pan Trent powiedział, że nie ma potrzeby, żeby je kiedykolwiek oglądał. Miał sam załatwić takie sprawy, jak szkoła dla chłopca, jego pierwszy paszport i tym podobne. Nie sądzę więc, żeby naprawdę go adoptował. Wpadłam, żeby zobaczyć dziecko po tym, jak wyjechała panna Betty i tuż przed tym, jak pan Trent przeprowadził się na północ. To było piękne niemowlę, a niania była bardzo wprawna. Była Angielką, ale nie mogę przypomnieć sobie imienia. Jednak panna Betty zapadła mi w pamięć. Szalała na punkcie swojego dziecka. Po prostu za nim szalała. W końcu udało im się wyjść, upewniwszy się wcześniej, że pani McLeod nie ma już im nic więcej do powiedzenia. Jedźmy stąd. Zaparkuj w jakimś ustronnym miejscu, zarządził Hamish. Musimy pomyśleć. Priscilla posłusznie wyjechała z Perth i w końcu stanęła na parkingu przy drodze A9. W końcu to mamy, powiedział Hamish. Wiemy dlaczego. Teraz potrzebujemy dowiedzieć się jak. Betty Trent nie jest tak solidnie zbudowana jak jej siostra. W jaki sposób mogła umieścić staruszka w szafie? Gdzie są moje notatki? Niech pomyślą. Wertował je niecierpliwie. Jesteśmy w tym miejscu. Noc morderstwa. Widziano, jak z nim rozmawia. Co mogła powiedzieć? Muszę ruszyć głową. Jestem Betty Trent. Wielbię swojego syna z daleka. Może właśnie tego dnia usłyszałam, że on nic nie odziedziczy. Oszalałam z wściekłości. Mój mózg ze złości pracuje na zwiększonych obrotach. Chwytam za nóż i zamieniam ostrze na to pochodzące z noża do ćwartowania. Hamish zamilkł. Priscilla usiadła i obserwowała go. Nagle chwycił się za głowę. Oczywiście, krzyknął Hamish. Posłuchaj tego, Priscilla. To proste. Stary Trent wściekł się na Tichy Gold za to, że oskarżyła go o zniszczenie jej sukien. Powiedzmy, że Betty idzie do niego na górę. Powiedzmy, że chwali go za żart z manekinem w szafie. Powiedzmy, że stwierdza, iż ma lepszy pomysł. Może tata sam powinien ukryć się w szafie ubrany w maskę potwora. To by przeraziło ją do szpiku kości. Trent wchodzi do szafy. Zamiast podać mu nóż, Betty go nim zabija. Poczekaj chwilę, powiedziała Priscilla. Betty to drobna kobieta, a to był dokładny cios. Cholera. Zniecierpliwiony otarł swoje rude włosy. Ona mogła stanąć na krześle. Dlaczego? Już wiem. Żeby pomóc mu z maską albo coś podobnego. On odwraca się w szafie, ona zawiązuje sznurki. On staje z nią twarzą w twarz. Ona zadaje mu cios nożem, zatrzaskuje drzwi, które musiały utrzymać go w pionie. To ogromna, ale płytka szafa, a drzwi są ciężkie. Wisi na nich wielkie lustro. A Tichy? Dlaczego Tichy? Ponieważ, jak sądzę, umysł Betty został zmącony już przy pierwszym morderstwie. Tichy rzuciła jej ukochanego synka. Zanosi więc filiżankę gorącej czekolady zaprawionej figułkami nasennymi do Tichy. Wypij to, bądź grzeczną dziewczynką. Sprawia, że zaśniesz. A czy Tichy by to po prostu potulnie zrobiła? Myślę, że błędem Tichy było to, że rozbroił ją gest uprzejmości ze strony jednej z pań domu. Tak, sądzę, że tak właśnie było. To tylko strzał i to z bardzo daleka, Hamiszu. Jak zamierzasz to udowodnić? Ona została wytrącona z równowagi. Po prostu powiem jej, jak to zrobiła i zobaczymy, czy się złamie. Może tego nie zrobić. Zbiorę to pozostałych. Priscilla zaśmiała się. Wspaniały detektyw gromadzi podejrzanych w bibliotece. Uśmiechnął się od ucha do ucha. Może nas zaskoczyć to, co reszta przypomni sobie o Betty, jeśli usłyszą, że została oskarżona o morderstwo. Jego uśmiech znikł.
Nienawidzę Andrew Trenta. Myślę, że miał cholerne szczęście, że żył tak długo i umarł od prostego i przyjemnego dźgnięcia nożem. Zasługiwał na coś gorszego. W tym przypadku to on jest prawdziwym mordercą, ponieważ swoim zachowaniem zrobił z własnej córki morderczynię. Robi się późno, powiedziała Priscilla. Nie zdążyły wrócić tam przed północą. Pojadę tam rano, powiedział Hamish. Nic nie może się już do jutra wydarzyć. Mogłabym cię zabić, powiedziała Jan, wpatrując się w Melissę. Wszyscy siedzieli wokół stołu w jadalni. Dlaczego chcesz się zabić? Spytał Charles. Ponieważ odwiodła mojego naiwnego syna od przekazania mi pieniędzy. To nieprawda, matko, zaprotestował Paul. Zgodziliśmy się, żeby dać ci część pieniędzy, ale nie wszystkie. Bardzo dobrze się rządzisz. Nie miałabym nic przeciwko, powiedziała Jan, gdyby ta dziewczyna naprawdę była w tobie zakochana, ale ona chce twoich pieniędzy. Czy to prawda? Spytała Melissa Betty. Nie, oczywiście, że nie, powiedziała Melissa, rumieniąc się, wściekając. Wyszłabym za Paula, nawet gdyby nie miał grosza przy duszy. Tu cię mam, matko, powiedział Paul. To rodzaj kobiety, którego nigdy nie potrafiłaś zrozumieć. Melissa mnie kocha. Niech to szlak. Udowodnię to. Możesz wziąć wszystkie moje pieniądze. Jedyne, czego pragnę, to Melissa. Melissa poczuła się tak, jakby jej żołądek właśnie został zrzucony bez spadochronu z ogromnej wysokości. Och, droga przepełniona zapachem tymianku, willa nad Morzem Śródziemnym, drodzy Konstans i Juanita przepadli na zawsze. On i Paul będą pracować, ciułać i oszczędzać przez resztę ich życia. Fakt, że oboje bardzo dobrze zarabiali, nie przyszedł jej do głowy. Co znaczyła nawet bardzo dobra pensja w porównaniu z milionami? I co z tymi wszystkimi ubraniami, które widziała wokół? Wyobraziła sobie, że biały Rolls jadący z warkotem wzdłuż wybrzeża w stronę willi wiózł nie ją, ale Jan, samolubną, chciwą, czepiającą się Jan. Melissa podniosła wzrok i spojrzała na Jan, która siedziała obok Paula. Jedna z jej kościstych, ozdobionych pierścionkami dłoni z uczuciem muskała ręka w Paula, a Paul posyłał jej kochające spojrzenia krótkowica. Melissa nie była dziewicą, kiedy poszła tamtego dnia do łóżka z Polem. Przeżyła już wcześniej pewien romans oraz przygodę na jedną noc. Ale teraz, zaślepiona gniewem, czuła, że to Paul uwiódł ją obietnicą pieniędzy. To on ją wykorzystał. Odsunęła krzesło i chwiejnie zerwała się na równe nogi. Nigdy nie chciałaś wziąć żadnych pieniędzy, krzyczała na Paula. Przez cały czas miałeś zamiar dać je swojej najdroższej mamusi. W porządku, ale nie zamierzam poślubić kogoś z kompleksem Edypa. Wypchajcie się, ty i twoja cholerna matka. Pobiegła do pokoju, rzuciła się na łóżko, wypłakując się za wszystkie czasy. Po chwili się uspokoiła. Gdyby ktoś powiedział jej kiedyś, że sama nadzieja na posiadanie pieniędzy sprawi, że oszaleje z chciwości marzeń, pomyślała Melissa, siadając i ocierając łzy, nigdy by w to nie uwierzyła. Na dole w jadalni Charles powrócił do tematu Melisy. Myślałem, że to miła osóbka, powiedział. Nie pomyślałbym, że pieniądze znaczą dla niej aż tyle. A co, Stitchy? Zażądała odpowiedzi Betty. Tak, chyba masz rację, stwierdził Charles ze smutkiem. Ale Tichy była inna. Wiodła niepewne i niestabilne życie. Natomiast Melissa ma olej w głowie i dobrą pracę. Jak sobie o tym pomyślę, to muszę przyznać, że raczej mi się podobała. Sądzę, Paul, że okaże się, iż wcale nie miała na myśli tego, co powiedziała. Dziewczyny nie lubią gości, którzy czepiają się fartucha swoich matek, chociaż osobiście mało o tym wiem. Szkoda mi Paula, powiedziała Betty. Myślę, że to dobrze, iż pozbył się Melisy. Ona przypomina mi Tichy z tą jej fryzurą lafiryndy. Wolałbym, żebyście nie wtykali nosa w nie swoje sprawy, krzyknął Paul. Na litość boską. Jedno z nas jest mordercą. Myślę, że to wystarczy, by w zupełności zaprzątnąć nasze myśli. Wyszedł, zostawiając pozostałych spoglądających po sobie. Racja, ale nie możemy myśleć o tym cały czas, powiedział w końcu Charles. Policja znów tu jutro przyjedzie i może wreszcie każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Nie mogę wyrazić słowami Betty, Angelo i Jeffrey, jak bardzo wzruszyła mnie wasza hojność. O co chodzi? Spytała stanowczo Jan piskliwym głosem. Och, rany, powiedział Charles. Cóż, wkrótce sama się dowiesz. Betty, Angela i Jeffrey zrzekają się sporej części swojego majątku na moją rzecz. Dlaczego? Zażądała odpowiedzi osłupiała Jan. Ponieważ najdroższa, zadrżył jej mąż. Tak będzie sprawiedliwie. Wiesz, on też powinien coś dostać. Ty głupcze, syknęła Jan. Ty stary, cholerny głupcze. Wybiegła z pokoju. A niech mnie, powiedział Charles, unosząc brwi. Mam nadzieję, że pozostali będą mogli spędzić resztę wieczoru w ciszy i spokoju. Przy okazji, jak Jan wróci do Londynu? Poodwieź ją, Jeffrey. Tak, odwiozę ją, powiedział Jeffrey. Wciąż jesteśmy małżeństwem. Nigdy cię nie zrozumiem,
powiedział z zadumie Charles. Plujecie na siebie żółcią, a jednak wciąż dzielicie łoże i teraz odwozisz ją do domu. Jestem ci coś winny, Jeffrey. Jeśli chcesz, to odwiozę ją. Nie, wszystko jest w porządku, powiedział Jeffrey. Ona nie może mnie już zastraszyć. To zabawne. Przez lata byłem żonaty z kobietą, która mnie przerażała. Paul siedział obok Melisy na łóżku, trzymając ją za rękę. To niemożliwe, że chodziło ci jedynie o pieniądze, mówił. Z początku nie, powiedziała Melisa ponuro. Ale potem ich wizja uderzyła mi do głowy. To wielkie szczęście dla ciebie i twojej ukochanej matki. Mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwi. Nie chciałem tego powiedzieć, stwierdził cicho Paul. Chciałem jedynie pokazać im, że nie jesteś wyrachowana. Zgadzam się, że byłoby głupotą, gdybyśmy sami nie skorzystali z tych pieniędzy. Jego ręce muskały delikatnie różowe piórka jej włosów. Zadrżała pod wpływem jego dotyku. Tuż zanim to powiedział, zaczyna się czuć z powrotem jak we własnej skórze. Ale marzenia znów wróciły. Stroje, willa, służące, stary domek wiejski. Jęknęła. I stąd, Paul, daj mi pomyśleć, powiedziała. Nie mogę trzeźwo myśleć, mieszkając w tym domu. Niechętnie wstał. Nie pozwolisz mi zostać z tobą na noc? Nie tym razem, powiedziała Melissa. Jeśli się nam poszczęści, będziemy mogli jutro wyjechać. Zdecyduję się, czego chcę, jak tylko znajdę się daleko stąd. Kiedy Paul wyszedł, Melissa wykąpała się, rozebrała, położyła do łóżka i twardo zasnęła, próbując powstrzymać wszystkie te różowe wizje bogactwa, ale one wciąż wracały, jasno i wyraźnie. Paul poszedł do kuchni po filiżankę kawy. Na schodach spotkał Betty. No i po twoich zaręczynach, młody człowieku, powiedziała. Och, nie wydaje mi się, powiedział radośnie. W zasadzie jestem prawie pewien, że zaręczyny znów są aktualne. Dlaczego? Powiedziałeś jej, że zatrzymasz pieniądze dla siebie? Cóż, tak, przynajmniej część, ale ona nie jest interesowna. Melissa właśnie zasypiała, kiedy usłyszała, jak ktoś wchodzi do jej pokoju. Zapomniała zamknąć drzwi. Usiadła zaniepokojona, ale zaraz uspokoiła się, kiedy zobaczyła krępą sylwetkę Betty Trent, która ukazała się w świetle wpadającym z korytarza. Miałaś okropny wieczór, powiedziała Betty, zbliżając się do niej. Przyniosłam ci szklankę pysznego, gorącego mleka, chcę, żebyś wypiła jej do dna. O, dziękuję. Do oczu Melisy napłynęły łzy spowodowane tą niespodziewaną dobrocią. Już o tym nie myśl, powiedziała Betty łagodnie, po czym wyszła i zamknęła za sobą drzwi.